Witam wszystkich serdecznie. Tym razem pokażę Wam, jak wykonać bardzo ładną opaskę na włosy, na głowę. Będzie to opaska wzorem warkocza. Warkocz będzie niesamowicie łatwy do wykonania, także naprawdę zachęcam. Robótka oryginalna, bardzo łatwa, tak jak powiedziałam, i naprawdę szybko się przerabia. Przygotowałam tutaj dosyć grubą włóczkę. Nazwa producenta, zużycie tej włóczki będzie wszystko w opisie, także zajrzyjcie sobie. Kolor, nazwa koloru, jest to taki szary kolor, uniwersalny. Myślę, że będzie do wszystkiego taka opaska pasować. Z racji tego, że jest to dosyć gruba włóczka, przygotowałam szydełko 5 mm. Przygotować również trzeba nożyczki, póki co nie będą nam potrzebne, i już zabieramy się za pętelkę początkową. Wykonanie jest dosyć nietypowe, ponieważ będziemy taki warkocz robić tak, jak się zaplata włosy. Czyli zrobimy trzy pasma na szydełku, które później zapleciemy w zwykły, tradycyjny warkocz. Ale wszystko po kolei. Proszę zrobić na początku pętelkę początkową. Zmniejszamy ją i robimy 13 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. I ostatni, 13. Teraz od razu proszę zrobić narzut i od szydełka odliczamy dwa oczka w lewo. Raz, dwa, i w tym drugim oczku wbijamy szydełko pod dwie pętelki. Tutaj wykonujemy półsłupek nawijany. Jest to taki drugi rodzaj półsłupków, które mają na początku narzut zrobione, a więc łapiemy włóczkę na szydełko, wyciągamy dosyć długą pętelkę, tak żeby pasowała do tych pętelek już na szydełku. Mamy trzy niteczki na szydełku i przerabiamy to. Narzut przeciągamy przez wszystkie trzy niteczki. Teraz do samego końca, w każdym następnym oczku łańcuszka, wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Wbijamy również pod dwie pętelki i do końca robimy po jednym półsłupku nawijanym. Ja zrobię razem z Wami, ponieważ to jest mało pracy tutaj, nie trzeba robić pauzy. W tym rzędzie, w tym pierwszym rzędzie powinno być 12 półsłupków nawijanych. Zrobię do końca. Włóczka ma dużo takich włosków, ponieważ jest to taka mieszanka z naturalną wełenką. Także nie zdziwcie się, jak tutaj będą fruwać różne włoski. Zrobiłam już do końca ostatni półsłupek. Jest ich 12 i teraz odwracamy nasz paseczek na drugą stronę, tak żeby pętelka była po prawej stronie. I rozpoczynamy pierwszy paseczek, z którego później powstanie warkocz. Tych paseczków będzie 3. Będą to takie 3 małe paseczki. Każdy paseczek będzie się składał z 4 półsłupków nawijanych. Dlatego jest 12 w podstawie półsłupków. Każdy paseczek robimy najpierw od jednego oczka łańcuszka. Proszę zrobić narzut i szydełko wbijamy w ten pierwszy półsłupek, który rozpoczyna nam tutaj rząd poniżej. A więc wbijamy tutaj szydełko i robimy pierwszy półsłupek nawijany. Tak już będzie się rozpoczynać każdy rząd. Jedno oczko łańcuszka i półsłupek.
Następnie w trzech kolejnych oczkach proszę zrobić po jednym półsłupku nawijanym. Drugi półsłupek. Trzeci. I ostatni. Czwarty. Teraz musimy odwrócić znów na drugą stronę nasz paseczek. Tak, żeby teraz pętelka była z prawej strony, to na razie musi poczekać na swoją kolejkę, ta część paseczka. Tutaj dorobimy kolejne paseczki już osobno. Teraz skupimy się tylko na tym. Tak jak powiedziałam, każdy następny rząd rozpoczynamy od jednego oczka łańcuszka. Od razu robimy narzut i wbijamy w ten pierwszy półsłupek w rzędzie poniżej. Tu robimy półsłupek. I również rzędy muszą się zgadzać. Każdy rząd musi mieć po 4 półsłupki nawijane. I tak już robimy długość naszego paseczka. Czwarty zrobiony, 4 półsłupki nawijane. I znów odwracamy na drugą stronę i powtarzamy to, co wytłumaczyłam przed chwilą. Robimy tak długi paseczek, żeby po zaplecieniu było możliwe go połączyć i żeby pasował na głowę. Ja zrobię odpowiednią długość. Za chwilkę powiem Wam, ile mam mój paseczek rzędów półsłupków i powiem, co dalej. Pierwszy paseczek już zrobiony. Mój ma dokładnie 50 rzędów, każdy rząd po 4 półsłupki nawijane. Rzędy liczę od tego momentu, w którym rozdzieliliśmy na 4 półsłupki. To jest pierwszy rząd. Mój paseczek ma długość około 51,5 cm. Być może wydawać Wam się dość długi, ale po zapleceniu ten warkocz troszkę nam się ściaśni. A więc tak naprawdę na 100% nie jestem pewna, czy to jest odpowiednia długość. Dopiero jak zrobię 3 paseczki i zapleciemy, wtedy będzie wiadomo, czy ta długość jest dobra. Dlatego nie może odetnę, ale nie zakończam tutaj robótki w tym ostatnim paseczku i Wy też tak zróbcie. Odetnijcie z pozostawioną pętelką, powiedzmy gdzieś taki kawałeczek, i trzeba być dość ostrożnym, żeby nie popruło nam się tutaj. A na razie odsuwamy sobie na dalszy plan już zrobioną tą robótkę. Odwracamy tak, żeby ten paseczek był z prawej strony teraz i robimy pętelkę. Robimy pętelkę. Tworzymy kolejny paseczek i w jaki sposób to zrobić. Następne oczko, zaraz za ostatnim półsłupkiem, bierzemy pod uwagę, wbijamy tutaj szydełko i łapiemy naszą pętelkę, przeciągamy przez to oczko tak, żeby nie przeszedł supełek i robimy jedno oczko łańcuszka. I już w tym momencie dorabiamy kolejny paseczek, tak samo. Jedno oczko łańcuszka już zrobione, w tym przypadku był to moment, w którym dodaliśmy tą następną pętelkę. I proszę zrobić od razu narzut w tym samym miejscu, w którym dołączyliśmy pętelkę. Wbijamy szydełko i robimy pierwszy półsłupek. Pierwszy z czterech. Pierwszy już zrobiony. I w trzech kolejnych oczkach po jednym półsłupku nawijanym. Oczywiście tutaj w dalszym ciągu w grę wchodzą tylko te półsłupki nawijane. Trzeci i czwarty. Przy okazji wrabiam tą niteczkę w robótkę. I tak samo jak w przypadku tego pierwszego, odwracamy na drugą stronę i robimy powrót. Rozpoczynamy od jednego oczka. Znów półsłupek w tym pierwszym. Żeby nam się tu nie poplątało, to pilnujcie, żeby tutaj wszystko było na odpowiednim miejscu. I robicie taką samą długość
jak za pierwszym razem, 50 rzędów. I tak samo zostawcie pętelkę, tak jak w przypadku tego pierwszego paseczka. I tak samo zróbcie trzeci paseczek. Odwracamy przy trzecim paseczku, po zrobieniu tego, odwracamy tak, żeby już te gotowe paseczki były z prawej strony, dołączamy tutaj nitkę i wszystko nam się idealnie zgra, ponieważ tutaj zostały tylko cztery półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest wzór wyliczony, żeby każdy paseczek miał taką samą długość. I tu robimy również identyczne jak te dwa poprzednie paseczki. Ja teraz przerobię te wszystkie trzy, pokażę, powiem co dalej i praktycznie już niedługo będzie koniec naszej opaski. Ja już trzy paseczki zrobiłam, co prawda pętelki tutaj zostały tak awaryjnie pozostawione, ale okazało się, że 50 rzędów w zupełności wystarczy na taką opaskę. I teraz trzeba jeszcze zrobić w każdym z tych paseczków po jednym oczku łańcuszka i dopiero zamknąć pętelkę. A więc wzięłam taki, który był odcięty, jedno oczko, zaciskamy i wyciągamy. I tak proszę zrobić już w każdym. Jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie. I wyciągamy i tutaj już mój ostatni, trzeci paseczek, który nie jest odcięty, ale jego również trzeba będzie obciąć, odciąć od włóczki, żeby łatwiej nam się zaplatał ten warkocz. A więc jeszcze jedno oczko łańcuszka i tutaj już można również odciąć. Ja poprzypinałam sobie szpileczkami, żeby łatwiej mi się zaplatało, ale wy możecie poprosić kogoś, żeby przytrzymywał tutaj ten etap. I zaplatamy tak jak zwykły warkocz, po prostu tego chyba nie trzeba tłumaczyć, taka umiejętność bardzo, bardzo podstawowa. Poradzimy sobie na pewno, zróbcie tak, żeby nie był za ciasny, żeby on nie był mocno naciągnięty, ale też żeby nie był zbyt luźny, na przykład żeby nie było tutaj widać takich dziurek. Ja myślę, że będę musiała sobie poradzić jeszcze z pomocą, ponieważ te szpileczki tutaj nie są dostatecznie dobrze wbite. Także teraz po prostu zaplatacie warkocz, przytrzymujecie na koniec, za chwilkę do was wracam i powiem co dalej. Przytrzymuję końcówki zaplecionego warkocza. Tak jak one się naturalnie układają, tak będziemy musieli je zszyć. Jeszcze wam pokażę, jak fajnie się prezentuje ta opaska. Zapomniałam dodać, że no, już na samym początku powinnam dodać, że dobrze by było przygotować sobie jakąś dużą agrafkę, ponieważ właśnie teraz zepniemy sobie, tak jak się układają ten paseczek tu, ten na środek, ten na lewo, żeby to nam się po prostu w trakcie zszywania nie rozjechało. Także można tak sobie amatorsko wpiąć agrafkę i teraz nam się to nie rozejdzie. I my teraz musimy po prostu odwrócić na drugą stronę i zszyć oczywiście szydełkiem. Robimy więc pętelkę, bardzo łatwa metoda. Te wszystkie niteczki tutaj troszkę są za długie, więc ja je poprzecinam i można je oczywiście pochować teraz w ten rząd łączenia. Pętelka jest naszykowana i zerkamy na prawy paseczek i pierwszy półsłupek w rzędzie. Tutaj wbijamy szydełko, łapiemy pętelkę, dodajemy niteczkę i niteczki od razu wszystkie postarajcie się schować, tak żeby już były tak przygotowane do wrobienia. Robimy jedno oczko łańcuszka i tutaj również będziemy robić półsłupki nawijane. Jedno oczko już zrobione, teraz narzut i w tym pierwszym oczku, pierwszym półsłupku
wbijamy jeszcze szydełko i tu robimy pierwszy półsłupek. I idziemy tak po kolei, oczko za oczkiem, łącząc wszystkie trzy paseczki razem. Ja zrobię to razem z Wami, żeby tutaj było wszystko jasne. Przy okazji, tak jak mówię, wrabiamy w ten rząd wszystkie te niteczki, które nam pozostały. A więc w następne oczko tego pierwszego paseczka wbijam szydełko w następny półsłupek, drugi, teraz trzeci i czwarty w tym pierwszym paseczku. Od razu dalej przechodzimy do następnego paseczka pierwszego z brzegu półsłupka. Tutaj cztery oczywiście również półsłupki. Raz, dwa, trzy. Nie, tutaj jest czwarty. Mogą one być teraz odwrotnie wywrócone, także po prostu wbijcie w pierwszy półsłupek tego paseczka. Niteczki mi tutaj uciekają i robimy kolejny. Z cztery. Raz, dwa, trzy. I cztery. I tak samo łączymy narzut, wbijamy w pierwszy z tego już trzeciego i łączymy. Teraz jest też taka sprawa, że jeśli jakoś Wam rozmiar po spleceniu tego nie przypasował, na przykład stwierdziliście, że za bardzo Wam się ściaśnił ten warkocz, to można tutaj dorobić kilka rzędów, półsłupków, po prostu odwrócić na drugą stronę i znów zrobić kilka rzędów, żeby przedłużyć trochę ten warkocz. Jeżeli chodzi o mnie, nie ma takiej potrzeby, mój warkocz jeszcze jest troszkę rozciągliwy, więc fajnie będzie się prezentował. I teraz jak połączyć w całość już naszą opaskę? Agrafka już nam nie będzie tu potrzebna, więc można ją wypiąć i zobaczcie, fajnie jest już wszystko połączone. Niteczki oczywiście, tutaj się troszkę poluźni, ale to jest naturalne, normalne. Niteczki oczywiście też można jeszcze lepiej pochować. I teraz łączymy. Łączyć musimy również koniec z początkiem w odpowiednich miejscach. Łączenie może być na dwa sposoby. Albo za pomocą igły dziewiarskiej zszywamy, albo teraz też również półsłupkami. Tyle, że musimy tak ułożyć naszą opaskę, aby pętelka była pod spodem z prawej strony. Pod spodem z prawej strony. Ten warkocz oczywiście musi być jeszcze tutaj lepiej rozłożony. Tutaj jest zbyt luźny, to zbyt ciasny, także rozłóżcie go. I teraz powinno Wam się fajnie zszyć, ponieważ wbijamy szydełko w pierwszą warstwę i w pierwszy półsłupek. Tutaj mamy oczka łańcuszka, od których rozpoczynaliśmy w ogóle pracę nad naszą opaską. I teraz wbijamy szydełko w pierwszą warstwę i pętelkę naszą. Łapiemy pętelkę i przeciągamy ją przez ten pierwszy półsłupek. Teraz proszę zrobić jedno oczko łańcuszka. Mocno zaciskamy i już jest koniec z początkiem połączony, ale to jest dopiero początek naszego zszywania. Tutaj można zszyć, powiedzmy zszyć na takie dwa sposoby. Półsłupkami albo oczkami ścisłymi. Ja proponuję półsłupki, zwykłe półsłupki. Wbijam szydełko w następne oczko pierwszej warstwy i w następne pasujące oczko tej drugiej warstwie. Robię narzut, wyciągam pętelkę i przerabiam. I tak idziemy już po kolei. Każde oczko musi do siebie odpowiednio dobrze pasować, żeby nam tutaj fajnie się zszyła ta opaska. Ja to zrobię już do końca. Przerobię i powiem, jak zakończyć naszą opaskę. Półsłupki zrobione. Powinno być oczywiście 12 półsłupków. I teraz również proszę zrobić
na ostatnim półsłupku jedno oczko łańcuszka, zaciągamy to i odcinamy niteczkę, trzeba schować. Teraz, żeby nie było widać tego paseczka, zobaczcie, po schowaniu oczywiście tych niteczek nie będzie tego widać. Jeżeli Wam się tutaj tak do końca nie podoba to zszycie, mam dwie propozycje. Albo chowamy to pod kitką, albo można przyszyć tutaj jakiegoś kwiatka, guzik ozdobny, albo zostawić tak jak jest. Moim zdaniem też bardzo fajna opaska. Pokażcie, jak wyszły Wasze. Jestem bardzo ciekawa, czy uda Wam się wykonać, a myślę, że na pewno uda. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z różnymi nowościami. Dziękuję za uwagę.